Mniej więcej w okolicach premiery tego filmu mija rok od ataku Rosji na Ukrainę. Coś, o czym chyba nigdy nie mówiliśmy tutaj na kanale, bo kanał o gierkach z mniej lub bardziej mądrymi żarcikami nie wydaje się odpowiednim miejscem na takie tematy. A wy pewnie też nie wchodzicie tutaj po to, żeby słuchać o wojnie, o której pewnie słyszycie w każdym innym miejscu. Ale jak kiedyś mówiłem w innym materiale, polityka to nie jest coś, od czego da się odciąć. Można ją ignorować lub być jej nieświadomym, ale zawsze ma na nas wpływ i w niej uczestniczymy. Przez ostatni rok było sporo pozytywnych powodów, aby mówić o grach w kontekście trwającej wojny, jak wiele różnych zbiórek i oznak wsparcia płynących z branży gier. Z drugiej strony mamy takie przypadki jak Atomic Heart. O Atomic Heart po raz pierwszy usłyszeliśmy w 2017 roku, kiedy pojawił się pierwszy zwiastun. Gra w skrócie wyglądała jak sowiecki Bioshock. Tworzyło ją rosyjskie studio Mantfish, co wtedy jeszcze nie wzbudzało żadnych kontrowersji. Natomiast już od samego początku Atomic Heart było projektem co najmniej dziwnym. Na początku 2019 roku kanał Game Dev We Deserved, prowadzony na Telegramie, opublikował wyniki swojego śledztwa dotyczące przebiegu produkcji Atomic Heart. Źródłem było 11 osób, które bezpośrednio pracowały przy grze. Żeby zrozumieć prawa panujące przy produkcji, musimy poznać trzy kluczowe dla projektu postacie. Jako pierwszy Robert Bagratuni, a tak naprawdę Maxim Zatsepin, CEO Bonfish wcześniej pracował dla Mail.ru, czyli firmy blisko powiązanej z rosyjskim rządem. Bagratuni nie ma żadnego wcześniejszego doświadczenia w tworzeniu gier i chociaż podobno pokazał się jako zdolny marketingowiec, jest wyjątkowo niekompetentny w kwestii kierowania zespołem i produkcją gry. Jednocześnie jest niezdolny do przyjmowania krytyki i odmiennych opinii. Co więcej, jest przekonany, że dla gry najważniejsze jest to, jak wygląda i jak się prezentuje, lekceważąc znaczenie fabuły czy rozgrywki. Z przepytanych osób podobno nikt nie potrafił powiedzieć czegokolwiek dobrego o jego stylu zarządzania. Prawą ręką Bagratuniego i głównym producentem jest Oleg Gorodiszenin. W przeciwieństwie do CEO, Gorodiszenin ma jakieś niewielkie doświadczenie w tworzeniu gier, ale żeby zachować pozycję w studiu, ponoć robi głównie za potakiwacza dla niekompetentnego w tej kwestii CEO. I na końcu Artem Galejew, osoba, w której głowie powstał Atomic Heart i autor wszystkiego, co zafascynowało graczy na pierwszym miejscu. Z kluczowych postaci ponoć on jedyny wiedział, czego chce od swojej gry i konsekwentnie starał się ją ulepszać. Od razu widać podstawowy problem. Produkcją Atomic Heart kierują marketingowcy nie mający wiele pojęcia ani o tworzeniu gier, ani o prowadzeniu tego typu projektów. Od początku praktycznie nie istniał żaden plan produkcji, nikt nawet nie wiedział, czym Atomic Heart w ogóle ma być. Zgodnie z najlepszą tradycją tworzenia gier, podobno jeśli któremuś z szefów spodobało się coś w innej grze lub wpadli na jakiś pomysł, to kazali natychmiast to wprowadzać. Na początku rozgrywka miała przypominać serię Doom, później całość poszła w serię Dark Souls, a następnie miała przypominać Prey. W momencie, gdy kanał Game Dev We Deserve opublikował wyniki swojego śledztwa na początku 2019 roku, podobno żaden z pracowników nie potrafił powiedzieć, czym właściwie jest Atomic Heart. Chaos w produkcji potęgowała ogromna rotacja pracowników, którzy albo byli zwalniani z powodu najmniejszych błędów, podważania zdania kierownictwa lub zwyczajnie, bo tak, albo sami odchodzili, gdy mieli dość stylu pracy w Mantfish. To jeden z powodów, dla których przez większość czasu przy grze miały pracować osoby niedoświadczone. Bardziej doświadczeni pracownicy po prostu szybko znajdywali lepszą pracę. Oto nie było trudno, bo pomijając styl zarządzania produkcją, studio miało ponoć również problemy z wypłacaniem pensji. Regularnie wymagano nadgodzin, za które również nie zawsze płacono. Pracownicy nie dostawali płatnego ani nawet darmowego urlopu, a zdarzało się, że po odejściu pracownika ze studia nie zawsze dostawali należne im wypłaty. Deweloperzy nie mieli wielu praw, ponieważ zatrudniano ich w ramach czegoś w rodzaju rosyjskiej umowy o dzieło, przez co mogli być zwalniani praktycznie z dnia na dzień. Ale Bagratuni razem z Gorodiszeninem o wiele bardziej niż efektywną produkcją wydawali się przejmować propagandą sukcesu i przekonaniem wszystkich, jak świetne jest Atomic Heart. I tak na przykład zwiastun z 2017 roku, dzięki któremu poznaliśmy Atomic Heart, praktycznie w żadnym momencie nie pokazywał faktycznie istniejącej gry. Wiele rzeczy, które mogliśmy na nim oglądać, powstały specjalnie na potrzeby trailera, wszelkie elementy rozgrywki zostały całkowicie wyreżyserowane i albo nie działały, albo nawet nie istniały w rzeczywistej grze. Nawet dźwięk nie pochodził z samej produkcji, a miał zostać dodany dopiero w montażu. Co nawet słychać, chociażby gdy odgłosy strzałów nie pasują do strzałów na ekranie. Dla kierujących projektem nie była ważna sama gra, ale marketing i to, aby projekt robił jak najlepsze wrażenie. Studio miało stworzyć zwiastun specjalnie na potrzeby delegacji Electronic Arts, z którą mieli rozmawiać o ewentualnej współpracy, ale gdy elektronicy zobaczyli, w jakim stanie znajduje się faktyczna gra, szybko zrezygnowali z jakichkolwiek rozmów. W związku z tym studio postanowiło udostępnić publicznie zwiastun,
Splatoon, a gdy Atomic Heart przyciągnęło uwagę, w połowie 2018 roku zdecydowano się zresetować całą produkcję. Na początku 2019 roku studio udostępniło trailer z gameplayem. I chociaż tym razem miał pochodzić z istniejącej gry, to ponownie ogromna część pokazanych rzeczy była albo wyreżyserowana, albo były zwykłymi atrapami. I podobnie jak przy pierwszym zwiastunie, również tutaj dźwięk miał być dodany dopiero w montażu. Studio nie miało żadnego problemu, aby przekłamywać swoje materiały, pokazywać rzeczy, których nie ma lub nie działają i całość upiększać i uatrakcyjniać, żeby gra robiła lepsze wrażenie niż w rzeczywistości. I to wyjaśnia, dlaczego oglądając pokazy Atomic Heart zawsze miałem dziwne wrażenie, jakby wyglądały zbyt dobrze i zbyt źle jednocześnie. Graficznie wyglądało to super, może nawet zbyt dobrze, ale już sam gameplay wydawał się nudny i strasznie toporny. Takie dziwne i szemrane zagrywki studia można mnożyć, jak to, że Manfish nie miało problemu sprzedawać preorderów w momencie, gdy gra była ukończona w około 20%. Albo gdy kierownictwo studia bez wiedzy deweloperów wydało poboczny VR-owy projekt Soviet Luna Park jako Early Access, ale ponieważ nie byli w stanie ukończyć projektu, szybko go zamknęli, a następnie sprzedali niedokończoną grę, prawdopodobnie podstawionej przez siebie firmie, tylko po to, żeby robić dobre wrażenie, że coś im się udało i zdołali coś sprzedać. Serwery samej gry wyłączono po około 7 miesiącach i tak zresztą ponoć nie działała i nie było nikogo, kto mógłby ją naprawić. Wygląda na to, że od samego początku plan studia brzmiał fake it till you make it. Ale po agresji Rosji na Ukrainę to produkcja i jakość okazały się być najmniejszym problemem Atomic Heart. Od wybuchu wojny studio wyraźnie starało się ukryć swoje rosyjskie pochodzenie. Próbowali przekonać, że są firmą międzynarodową, a swoją główną siedzibę przenieśli na Cypr. Cypr znany jest z dwóch rzeczy. To jedno z najbardziej słonecznych miejsc w Europie, gdzie słońce świeci ponad 300 dni w roku, i to ulubiony przyczółek dla rosyjskich firm pozwalających obchodzić sankcje. Aby ukryć swoje pochodzenie, studio przeniosło nawet swoich pracowników, tych ważniejszych na Cypr, a tych mniej kluczowych, cokolwiek to znaczy, do Armenii, co niewiele dało, bo sprawdzając poszczególnych pracowników, dalej można zobaczyć chociażby w jakim kraju kończyli szkoły. Manfish od początku wojny starało się ignorować sytuację w Ukrainie. W końcu pod naciskiem graczy w styczniu tego roku oznajmili na Twitterze, że są firmą propokojową i apolityczną i nie mają zamiaru komentować niczego związanego z polityką. Warto zauważyć, że ani razu nie wspomnieli o wojnie, Rosji czy Ukrainie. Ale już trudno odnaleźć apolityczność w realnych działaniach czy powiązaniach studia. W połowie stycznia tego roku studio podzieliło się nowym pokazem rozgrywki, w którym usłyszeć można w pewnym momencie utwór Mikołaja Baskowa, rosyjskiego śpiewaka, który aktywnie popiera agresję Rosji na Ukrainę. Czytając oficjalną stronę studia, możecie znaleźć wzmiankę o głównej siedzibie na Cyprze i wielonarodowym zespole, w skład którego wchodzą m.in. Polacy i, co ciekawe, Ukraińcy, ale wystarczy zmienić wersję strony na rosyjską i już na próżno szukać informacji o wielonarodowości, Polakach czy Ukraińcach. Z ich strony regularnie znikają różne rzeczy, ale jeszcze na kilkanaście dni przed opublikowaniem tego materiału, w rosyjskiej wersji polityki prywatności sklepu studia, mogliście znaleźć zapisy o tym, że wszelkie wasze dane trafią do rosyjskiego rządu oraz FSB i mogą być dowolnie wykorzystane, zgodnie z wprowadzonym tam prawem, również w celach mobilizacyjnych. Dość niepokojące jak na totalnie nierosyjską firmę działającą przecież na Cyprze. Z rzekomą apolitycznością studia robi się jeszcze gorzej, gdy przyjrzymy się jego głównym inwestorom. Nvidia miała odezwać się do Manfish niedługo po publikacji pierwszego zwiastuna gry. Firma szukała tytułów do promocji swoich technologii i pokazów ray tracingu. Do tej pory Nvidia zapewnia rosyjskiemu studiu wsparcie technologiczne oraz promocję. To ponoć właśnie dzięki pomocy Nvidii Atomic Heart prezentuje się tak dobrze. Do tej pory również Nvidia aktywnie używa gry w swoim marketingu. Chociażby na początku tego roku mogliśmy oglądać kolejny pokaz gry na konferencji firmy. Kolejnym inwestorem jest Tencent, czyli chiński gigant, który bardzo agresywnie inwestuje na całym rynku. Należy do nich całe Riot Games, 40% Epic Games, a nawet 22% naszego polskiego Bloober Team. Inwestowanie w Atomic Heart nie jest więc jakimś specjalnym dziwnym wybrykiem. O wiele bardziej problematycznym inwestorem jest Gaijin Entertainment, wydawca i studio, które możecie znać przede wszystkim z gry War Thunder. Studio zostało założone w Rosji, a kilka lat temu przenieśli się m.in. do Węgier czy na Cypr. W 2021 roku reklamy gier Gaijin Entertainment pojawiły się na prorosyjskim, antyukraińskim kanale. Logo gier Gaijin znalazło się w filmie poświęconym promocji żołnierzy z nielegalnej Donieckiej Republiki Ludowej. Po wybuchu afery firma zarzekała się, że jest apolityczna i usunęła reklamy, gdy zorientowała się, że ta współpraca może wciągnąć
wciągnąć ich w polityczną dyskusję. Tak brzmiało tłumaczenie. Nawet jeśli tak było, to dalej w firmie pracują osoby o jawnie prorosyjskich, antyukraińskich poglądach. Na przykład szef działu Public Relations Konstantin Goworun, który publikował swoje zdjęcia, jak przebywa na okupowanym Krymie, pisząc, że półwysep należy do Rosjan. Ale najgorsze w tym gronie jest GEM Capital. Firma powstała w 2017 roku, a jej siedziba główna znajduje się oczywiście na Cyprze. Za firmą stoi Anatolij Palii, który wcześniej zajmował ważne funkcje i wysokie stanowiska w rosyjskim przemyśle paliwowym, między innymi w Jukosie i Gazpromie. Podczas swojej kariery współpracował z wieloma wysoko postawionymi osobami w Rosji, między innymi Olegiem Deripaską, wielokrotnie oskarżonym za oszustwa finansowe na światowym poziomie, prywatnie przyjacielem Władimira Putina, któremu zawdzięcza swoją karierę. Deripaska został objęty sankcjami zarówno przez Unię Europejską, jak i Stany Zjednoczone. GEM Capital współpracował również z objętymi sankcjami bankiem VTB, drugim największym rosyjskim bankiem, który rosyjscy oligarchowie wykorzystywali do nielegalnych transakcji. Anatolijego Palija i GEM Capital oplata cała pajęczyna powiązań i finansowań przez oligarchów i firmy blisko związane z rosyjską dyktaturą. GEM Capital jest w tym układzie poniekąd pośrednikiem w inwestycjach i pomocą w omijaniu sankcji przez rosyjskich oligarchów i firmy takie jak Gazprom, które bezpośrednio sponsorują wojnę w Ukrainie. I żeby dopełnić ten obraz, musimy dodać również wydawców. Polityka malowania trawy na zielono przez Banfield sprawiła, że Atomic Heart doczekało się aż 4 wydawców. Jednym z nich jest Xbox. Gra trafi w dzień premiery do Game Passa i z tego powodu Xbox promuje również Atomic Heart na swoich kanałach. Nie sądzę, aby kryło się za tym coś więcej. Sam Xbox wycofał się z działalności w Rosji, zarówno ich sklep, jak i usługi z Game Passem na czele nie działają w tym kraju. Xbox, jak i jego szef Phil Spencer wiele razy okazywali bezpośrednie wsparcie dla Ukrainy, na przykładzie ukraińskiego studia odpowiedzialnego za serię Stalker, której druga część też ma trafić w dzień premiery do Game Passa. Na kanale YouTube Xboxa możemy znaleźć chociażby film o tym, jak studio GSC Game World funkcjonuje podczas wojny. Do momentu publikacji tego filmu nikt z Xboxa nie odniósł się jednak do premiery w ich usługach i aktywnym promowaniu kontrowersyjnego Atomic Heart. W krajach azjatyckich grę wydaje 4Divinity, młoda firma, która dopiero próbuje zaistnieć na rynku i to tyle, co można o niej powiedzieć. W większości krajów po naszej stronie globu wydawcą gry jest francuski Focus Entertainment, wydawca chociażby serii A Plague Tale. Firma ostatnio wiele razy pokazała, że ich kręgosłup jest mniej więcej tak twardy. W 2019 roku Focus Entertainment postanowił zmienić zapisy umowy i w praktyce przejąć prawa do marek studia Frogwares bez jego wiedzy i zgody. Dzisiaj dodatkowo smaczku dodaje to, że Frogwares jest studiem ukraińskim. We wrześniu zeszłego roku, 8 miesięcy po wybuchu wojny, Focus Entertainment ogłaszało, jakie wersje językowe trafią do A Plague Tale Requiem. I z wyczuciem godnym wujka przy stole w oddzielnym twecie dodali, praktycznie podkreślając, że ano tak, zapomnieliśmy dodać, w grze będzie również rosyjski, lofciamy serduszko. Redaktorzy serwisu Multiplatform odkryli również, że Focus Entertainment nie miało problemu, aby po wybuchu wojny wysyłać kopie gier do rosyjskich dziennikarzy i influencerów, również tych, którzy bezpośrednio i jawnie popierali agresję wobec Ukrainy. I teraz dochodzimy do najważniejszego w tej sprawie, czwartego wydawcy, który zajmie się dystrybucją w krajach takich jak Rosja, Białoruś, Azerbejdżan, Kirgistan, Tadżykistan, Mołdawia, Armenia, Turkmenistan i Uzbekistan. Głównym wydawcą w tych krajach będzie VK Play, czyli oddział VK, firmy, do której należy m.in. rosyjski Facebook, czyli Wkontakcie. Firma jest bezpośrednio związana z rosyjskim rządem po tym, jak w 2014 roku jego założyciel, Paweł Durow, został siłą usunięty z firmy przez państwo i musiał uciekać z Rosji, a firmę przejęli oligarchowie blisko związani z Putinem. Od tamtej pory firma VK jest jednym z głównych narzędzi rosyjskiej dyktatury do propagandy i kontrolowania obywateli. Co więcej, VK Play przygotowało specjalną ofertę. Jeśli płacimy w rublach, Atomic Heart kosztuje po przeliczeniu około $25 mniej. Kremlowi zależy, aby ludzie korzystali jak najwięcej z rubla, po to aby tworzyć popyt i ratować wartość rosyjskiej waluty. VK Play jest najbardziej bezpośrednim sposobem, aby dochody ze sprzedaży Atomic Heart trafiały prosto do rosyjskiego rządu, bez zagranicznych pośredników. Ale sprawa VK Play może mieć jeszcze dodatkowe dno. Ogromna część znaczących firm z branży gier z powodu wojny wycofała się z działalności w Rosji. Kreml postanowił rozwiązać ten problem tak samo jak z innymi branżami. Stwierdzili, że zrobią własne gry z Blackjackiem i
armii. Jak ujawniła rosyjska redakcja Kommersant, władze Rosji planują do 2030 roku stworzyć własny rynek gier wideo z własnymi grami, z własną konsolą i w planach jest nawet wybudowanie całych miast dedykowanych twórcom i firmom tworzącym gry. Wszystko uzależnione od woli Kremla, który planuje przeznaczyć na ten cel nawet 50 miliardów dolarów. Ponieważ spora część ludzi, która coś potrafi i nie ma problemu ze znalezieniem pracy za granicą, pouciekała z kraju, eksperci przewidują, że ten plan wyjdzie Rosjanom jak zwykle. Co nie znaczy, że nie będą próbowali, a VK Play i Atomic Heart mogą być tego początkiem. W swoich planach Rosjanie niespecjalnie ukrywają, że gry wideo mogą być dla Kremla kolejnym narzędziem tak zwanego soft power, czyli w skrócie zdobywania wpływu przez atrakcyjność kultury. Cytując twórcę tego pojęcia, Josepha Nye, najlepsza propaganda to nie propaganda. Weźmy takie Atomic Heart. Gra przedstawia alternatywną wersję roku 1955. Związek Radziecki stał się światową potęgą i zrewolucjonizował naukę i technologię. Niektórzy mogą zapytać, czym to się różni od ostatnich gier serii Wolfenstein. One również pokazują alternatywną wersję historii, w której to naziści wygrali wojnę i przy pomocy super zaawansowanej technologii przejęli władzę nad światem, a nawet skolonizowali Księżyc i Marsa. Różnica polega na tym, że Wolfenstein pokazał nam nazistowski reżim jako okrutną, patologiczną i skrajnie zdehumanizowaną rzeczywistość. Co więcej, główny bohater, Bill Blaskowicz, który jest pochodzenia polsko-żydowskiego, ma na celu pokalanie nazistów. Tymczasem w Atomic Heart gramy jako Rosjanin, według przecieków agent KGB, czyli rosyjskiego odpowiednika Gestapo, którego celem nie jest obalenie Związku Radzieckiego, wręcz przeciwnie, ma pokonać zbuntowane roboty i zaprowadzić porządek. A już kompletnym mordem na subtelności są te wszechobecne w materiałach promocyjnych i okładce samej gry radzieckie sexy roboty, często występujące w dość jednoznacznych pozach. Atomic Heart dosłownie próbuje kupić graczy chromowanymi sowieckimi bimbałkami. Niedawno pojawiła się nawet plotka, że w grze znajdzie się łącznie 6 godzin cutscenek z seksu tych robotów z głównym bohaterem. Swoją sympatię do czasów komunizmu studio pokazało również podczas imprezy promocyjnej zorganizowanej w Rosji, w sali wystrojonej na wzór stylu czasów Związku Radzieckiego, pełnej komunistycznych sloganów. Trudno nie czuć niesmaku lub nie doszukiwać się drugiego dna, patrząc jak Mantwisz wysyła te listy miłosne do stalinizmu, w momencie gdy to właśnie pragnienie powrotu do Związku Radzieckiego jest przyczyną agresji Rosji na Ukrainę. The Soviet Union will be pleased to offer amnesty to your wayward vassal. Soviet Union? I thought you guys broke up. Yes, that's what we wanted you to think. W najlepszym razie Atomic Heart jest grą tworzoną przez niedoświadczone i niekompetentne osoby, które łamały wszelkie standardy traktowania pracowników i regularnie okłamywały graczy w materiałach marketingowych. Grą finansowaną przez firmy i osoby silnie związane z Kremlem, produkowaną przez studio, które nie ma żadnego problemu działać na terenie Rosji, a nawet ściśle współpracować z prorządowymi firmami i wprost gloryfikować Związek Radziecki, który jest przyczyną wojny w Ukrainie. W najgorszym razie studio Mantwisz dodatkowo może być pralnią pieniędzy dla rosyjskich oligarchów, źródłem finansowania wojny i ratowania rosyjskiej gospodarki oraz jednym z elementów propagandy i rosyjskiego planu na poszerzenie swojego wpływu poprzez wykorzystanie gier wideo. I niestety Atomic Heart to nie jedyna problematyczna w ten sposób produkcja. Weźmy na przykład Rogue Trader, tworzone przez Allcat Games, studio finansowane przez to samo GEM Capital, stworzone na pieniądzach oligarchów, Gazpromu i rosyjskich banków. Pozwolę wam zgadnąć, w jakim kraju oficjalnie zarejestrowane jest Allcat Games. Wokół Atomic Heart pojawiają się różne postawy. Niektórzy mówią, że okej, wygląda to słabo, ale ogram grę w Game Passie, skoro i tak już mam, nie wydaję na niego dodatkowych pieniędzy, więc jest okej. Ale to trochę tak, jakby przyjść na manifestację poglądów, z którymi się nie zgadzamy. Nieważne co myślimy, zrobiliśmy tłum, a organizatorzy się cieszą, bo było dużo osób i są ważni. O wiele gorsze są postawy w stylu, to tylko gra, nie mam zamiaru się przejmować i mieszać zabawy z wojną i polityką. Tylko że w tym przypadku swoją zabawą finansujesz rakiety uderzające w cywilów. Ale przytaczając cytat z American Beauty, nigdy nie lekceważ potęgi wyparcia. Osobiście uważam, że chromowane cycki nie są tego warte.